Serdecznie chciałbym zaprosić Państwa na koncert w ramach festiwalu 3-4 2 czerwca w studiu radiowym imienia Witolda Lutosławskiego. Kwintet fortepianowy powstał dawno, dawno temu, w 1993 roku i od tego czasu był wykonywany, moim zdaniem, niezliczoną ilość razy. Nie tylko ze mną jako pianistą, ale właśnie z różnymi innymi pianistami, z innymi kwartetami smyczkowymi, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, w Chinach. Jest to jeden z moich ulubionych utworów, który skomponowałem na rocznicę stulecia Władysława Strzemińskiego, polskiego malarza, który wywarł na mnie ogromny wpływ w sensie estetycznym i w sensie idei, które Strzemiński stworzył. Serdecznie zapraszam, to jest 2 czerwca.